Dzień dobry, witam Państwa. Znajdujemy się obecnie na targach Agrotech Kielce 2019 na stanowisku firmy Krukowiak. Nazywam się Tomasz Żywiczka, jestem dyrektorem działu sprzedaży oraz marketingu tejże firmy. Znajdujemy się przy modelu Goliat. Jest to opryskiwacz sztandarowy firmy Krukowiak. Jeden z największych, czyli pojemności od 2,5 tysiąca litrów do 8. Jedną z nowości, jaką tu chcemy przedstawić, to skupiam się przede wszystkim na różnicach, żeby Państwo też widzieli. Czyli mamy opryskiwacz Goliat z armaturą dostępną z zewnątrz, częściowo osłoniętą, czyli część zaworów mamy zabudowanych i chcemy Państwu przedstawić kierunek naszego rozwoju, czyli w którym kierunku idzie firma Krukowiak, w którym kierunku rozwijają się opryskiwacze serii Goliat. Nowością na ten rok, tak naprawdę na drugie półrocze tego roku, będzie nowa odsłona opryskiwaczy Goliat, zmodyfikowana wersja o dodatkowe osłony boczne. I teraz dlaczego i mówimy o osłonach bocznych, dlaczego to jest tak ważne? Wykonujemy zabiegi nie raz, nie dwa, nie trzy, ale kilkunastokrotnie na danej uprawie i w przypadku zwłaszcza roślin wysokich zależy nam na zakryciu całej armatury, a nie tylko jej części, dzięki czemu wszystkie rośliny bezpiecznie przesuwają się, idąc gładko po maszynie. Jest to bardzo ważne w przypadku roślin wysokich, a szczególnie ważne w przypadku desykacji rzepaku, czyli rośliny, która jest bardzo wysoka, bardzo krucha, bardzo podatna na wykruszenie nasion, dzięki czemu też tracimy plon. Tutaj te osłony mają nam zagwarantować, że ta roślina ładnie, gładko przejdzie po całej maszynie, prześlizgnie się, nie uszkadzając roślin. Poza osłonami, bo to nie jest jedyna nowość serii Goliat, prezentujemy oświetlenie LED-owe, czyli oświetlenie poszczególnych rozpylaczy po to, żeby nie tylko w dzień dobrze widać i kontrolować oprysk, ale również w nocy, po zmroku, abyśmy bardzo dokładnie widzieli, co się dzieje z belką. Oczywiście oświetlenie jest to wspomagać ma operatora, który ma to kontrolować, ale takie systemy jak automatyczne poziomowanie belki są to opcjonalne wyposażenia, które świetnie współgrają z całym wyposażeniem maszyny w IsoBus po to, żeby z poziomu jednego terminala obsługiwać całą maszynę, ale również inne dostępne maszyny u gospodarstw, w gospodarstwie w jednym traktorze. System IsoBus to nie tylko współpraca z Goliatem, ale również z każdą maszyną, którą oferujemy, dzięki czemu możemy maszynę tylko przystosować do systemu IsoBus. Jest to najtańsze rozwiązanie. Rolnik nie musi kupować dodatkowego terminala, dodatkowego monitora. Wykorzystuje system IsoBus, który ma już w swoim ciągniku. Tak naprawdę za niewielką dopłatą ma pełen dostęp do całej armatury opryskiwacza z wykorzystaniem już sygnału GPS, wszystkich licencji, które ma w ciągniku, dzięki czemu to jest kilkanaście tysięcy oszczędności nawet na tak małej maszynie. Procentowo bardzo duży udział, jeżeli chodzi o oszczędności przy okazji samych zakupów. Tak jak wspomniałem wcześniej, system IsoBus ma pozwalać na współpracę jednego terminala, czyli jednego monitora z wieloma maszynami, ale przede wszystkim w przypadku opryskiwacza cały asortyment, przez całej elektroniki, która jest dostępna na tym opryskiwaczu, ma być dostępna obsługa z jednego dotykowego monitora, dzięki czemu rolnik, kupując raz terminal, raz antenę GPS, jedne licencje, wykorzystuje cały szereg maszyn, które posiada w gospodarstwie. Czy to będą rozsiewacze, czy to będą siewniki, prasy, przyczepy zbierające. Wszystkie maszyny, które mogą współpracować po IsoBusie, będą również współpracowały z jednym dedykowanym terminalem, jeżeli chodzi o firmę Krukowiak. Tutaj otwarcie mówimy, są to terminale, jest to system IsoBus firmy Miller Electronics, ze względu na to, że firma Miller oferuje doposażenie maszyn wielu, nie tylko to jest Krukowiak, będzie to z polskich firm, będzie Unia, z marek zagranicznych będzie Horsch, będzie Amazone, dzięki czemu mamy pewność, że ten terminal będzie współpracował świetnie z każdą z tych wymienionych wcześniej maszyn.